Maciek Gogołkiewicz, rozpoczynamy 16 odcinek podcastu Musicalowe Info. Słuchać go możesz na Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcast, Spreaker i w wielu innych aplikacjach podcastowych. Dodaj do ulubionych, by nie przegapić kolejnych naszych spotkań. A dzisiejsze będzie wyjątkowe, bo najbliższe minuty spędzimy w towarzystwie wspaniałych gości, twórców polskiej prapremiery musicalu Islander – Wyspa. Agnieszka Płoszajska, reżyserka przedstawienia Wyspa. Pola Sobaś-Mikołajczyk, autorka przekładu. Julia Witulska, gram w spektaklu Islander Eilid. Katarzyna Domalewska, gram Aran, babcię, mamę, Jenny i jeszcze kilka osób z miasteczka. Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy i scenograf przedstawienia Islander, czyli Wyspa. Z tego odcinka dowiesz się także, ile zakończeń ma najnowszy musical, który lada moment na scenie Teatru Syrena w Warszawie. I powiem teraz tak jak jedna z bohaterek musicalu Wyspa. Pamiętajcie, nie wychodźcie przed końcem spotkania. Miniony weekend dostarczył mi emocji, których się nie spodziewałem. W Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbyła się polska prapremiera musicalu Wyspa, Islander, stworzonego przez Stuarta Meltona oraz Fina Andersona, autora muzyki i tekstów piosenek. Dzięki uprzejmości Fina w tym odcinku nieco dźwięków z oryginalnej wersji musicalu. Bydgoską Wyspę wyreżyserowała Agnieszka Płoszajska, całość w przekładzie Poli Sobaś-Mikołajczyk. Na scenie, po brzegi wypełnionej morskim piaskiem, muskanej pięknym światłem i otoczonej morzem emocji, stanęły dwie młode, utalentowane aktorki, Katarzyna Domalewska i Julia Witulska, absolwentki studium wokalno-aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Mistrzowsko wykreowały grane przez siebie postaci. Pozwólcie więc, że w tym odcinku zabiorę was na wyspę, podzielę się moimi wrażeniami oraz rozmowami z twórcami spektaklu, które nagraliśmy chwilę po premierowym pokazie. Zanim ruszymy w podcastową podróż, chcę podkreślić, że każda odległość, czy to z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Gdyni, warta jest pokonania, by w Bydgoszczy obejrzeć wyspę. Tam, 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 tararam, tam, tam. Taradam, tam, tam, tararam, tam, tam, taradam, tam, tam. Choć trudno w to uwierzyć, Katarzyna Domalewska i Julia Witulska, tylko dwie aktorki na scenie, sprawiają, że musical Wyspa dźwiękami rozbudza wyobraźnię, wzrusza do łez i pozwala na odkrycie cząstki siebie gdzieś pomiędzy dwoma równoległymi światami. Wyspa, Islander, zachwyca bogactwem dźwięków i brzmień, mimo że nie ma tu orkiestry czy zespołu muzycznego. To chyba mój pierwszy spektakl, podczas którego zamykałem oczy, nie ze znużenia, ale by dać sobie przyjemność z odbierania dźwięków, kapiącego deszczu, warkotu silnika łodzi, pokrzykujących mew czy dzwonka telefonu. Jeszcze raz podkreślę, te wszystkie dźwięki i muzykę tworzą na żywo dwie aktorki z pomocą loopera. Technika live loopingu, inaczej zapętlania, polega na rejestrowaniu fraz dźwiękowych przy pomocy urządzenia loopera, odtwarzaniu ich w pętli, a następnie nakładaniu kolejnych warstw. Efekt jest niesamowity. I to jest właśnie teatr, powstający na naszych oczach. Akcja musicalu rozgrywa się na wyspie Kinan, wyspa omijana przez turystów pustoszeje. Miejscowi wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Wyjechała również matka głównej bohaterki Eilid.
ostatniej nastolatki na wyspie, mieszkającej z przeuroczą, dowcipną babcią. Na wyspie nie ma innych dzieci. W szkole nie słychać już gwaru uczniów, tylko krople spadające z dziurawego dachu odbijają się echem od ścian pustych wnętrz. Na wyspie nie ma lekarza, nie ma położnej, nikt nie chce tutaj inwestować. Pozostali już tylko nieliczni. Babcia tradycjonalistka, ekolożka Jenny, przegrany biznesmen, ciężarna Brea, Paul, kolekcjoner ogrodowych krasnali czy prezenterka radiowa. Znów podkreślę, wszystkie te postaci tworzą dwie aktorki. Choć może to dziwnie zabrzmi, ale sceny zbiorowe w tym musicalu to prawdziwy majstersztyk. Życie wyspy zmienia się pewnego dnia, kiedy na plaży umiera młody wieloryb. Chwilę potem na wyspie pojawia się Aran. Pojawia się też kolejna wyspa. W tym momencie dwie rzeczywistości, niczym dwa równoległe światy, zaczynają się przenikać. Baśniowy, mityczny, łączy się z codziennością pełną problemów i życiowych trudności. A przyjaźń Eilid i Aran rozkwita. Przywołana przed chwilą scena śmierci wieloryba to jedna z piękniejszych scen, która niesamowicie porusza. To również zasługa plastycznej projekcji wideo. Skoro mowa o scenach, które zapadają w pamięci, to dla mnie to między innymi telefoniczna rozmowa Eilid z matką, śmierć babci i ten pełen bólu krzyk dziewczyny, czy scena, w której Aran śpiewa satesjańską pieśń nienarodzonemu dziecku. Zachęcam Was do obejrzenia musicalu Wyspa. To najpiękniejsze 75 minut, jakie możecie spędzić w teatrze. A jeśli te słowa zachęty to za mało, to poznajcie teraz twórców polskiej prapremiery musicalu. Agnieszka Płoszajska, reżyserka przedstawienia Wyspa. Jak to się stało, że Wyspa pojawiła się w Bydgoszczy? No to był pomysł tłumaczki Poli Sobaś-Mikołajczyk, która zobaczyła to przedstawienie na festiwalu w Edynburgu. Ono w oryginale wyglądało zupełnie inaczej niż to, co widzimy tutaj. To była bardzo taka skromna realizacja, bo mam jej nagranie. Fantastyczne dwie wokalistki, rzeczywiście, Luper, ale my wzbogaciliśmy to przedstawienie o scenografię i o projekcję. Natomiast rzeczywiście Pola zakochała się w tym tekście i postanowiła ten tekst przetłumaczyć. A że tym zajmuje się zawodowo, no to tak się złożyło. No i ponieważ my dawno myślałyśmy z Polą, żeby coś współrealizować, no to pokazała mi ten pomysł i ja rzeczywiście z początku byłam sceptyczna, zastanawiałam się, jak zrobić z tego po prostu inne przedstawienie, bo jakoś tak nie interesuje mnie powtarzanie po kimś, natomiast rzeczywiście potencjał, który jest zawarty w tym tekście, a przede wszystkim potencjał, który jest zawarty w muzyce, to jest nieprawdopodobna sytuacja, bo ja też mam wykształcenie muzyczne. Zanim poszłam do szkoły teatralnej, byłam skrzypaczką, studiowałam w Akademii Muzycznej, no więc gdzieś tam rozumiałam, że to jest po prostu piekielnie trudne, żeby uzyskać efekt czystego śpiewania, które i wszystkich dźwięków, które dziewczyny muszą zrobić na żywo. I na całe szczęście tutaj dyrektor teatru wsparł tutaj casting, szukaliśmy długo takiej pary dziewcząt, która po prostu byłaby to w stanie udźwignąć, raz muzycznie, a dwa z wdziękiem zagrać tyle tych postaci. Bez żadnych pomagaczy, bez przebieranek, bez takich ewidentnych znaków dla zmian emocjonalnych. Więc właściwie dziewczyny to robią tylko i wyłącznie sobą i muzą. Także no, napracowałyśmy się, ale muszę przyznać, że no, bardzo jestem zadowolona z tego efektu. Zapytam przekornie trochę, ale jak to? Musical? Bez orkiestry? Bez muzyków? Sami twórcy nazwali to nowym musicalem. To tworzenie na żywo, na budowanie tej muzyki. Pomyśleliśmy, że to jest taka wartościowa propozycja dla młodego człowieka, którego też może to narzędzie fascynować. Bo rzeczywiście jest tak, że to narzędzie jest dosyć popularne i jest trochę blogów, potem trochę youtuberów, którzy w ten sposób pracują. A tutaj widownia, która przyjdzie na przedstawienie, może zobaczyć, że rzeczywiście no, nic nie oszukujemy tutaj. Więc myślę, że to jest po prostu też bardzo atrakcyjne dla młodego widza. Musical dla młodego widza, czy również dla dorosłego? Przede wszystkim dla dorosłego, dla młodych, dorosłych i dla młodzieży. Zresztą tutaj biega mój synek 6-letni, który wytrzymał to przedstawienie, w tym sensie, że może on nie zrozumiał dokładnie całej fabuły, ale w warstwie dźwiękowej na pewno to odebrał i emocjonalnej. Rzeczywiście to jest, uważam, że dla wszystkich, przede wszystkim dla dorosłych i dla młodych dorosłych, którzy w tej chwili od roku zamknięci na swoich małych wyspach przed swoimi komputerami, myślę, że potrzebują przepracować
ten temat strachu, odchodzenia, temat pandemii, potrzebują przepracować emocjonalnie. Myślę, że teatr jest do tego doskonałym miejscem. Pola Sobaś-Mikołajczyk, autorka przekładu. Usłyszałem od reżyserki, że to pani jest matką sukcesów, że to dzięki pani ten musical trafił do Bydgoszczy. Jestem pomysłodawczynią. Zobaczyliśmy to na festiwalu w Edynburgu. Urzekło nas to od pierwszej sceny. Nie da się nie być oczarowanym tą historią, tym typem narracji, no i przede wszystkim tą muzyką. Powiedziała pani, że widziała to w Edynburgu. Jak różnią się te wersje, ta nasza polska od tej oryginalnej? Kompletnie. Jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że też dwie aktorki grają całe miasteczko, ale role są inaczej zbudowane, dziewczyny dają inną energię. Wszystko jest inne. Jest bardziej nasze, bardziej polskie. Jak wyglądała praca nad przekładem? Mozolnie. A szczęście z różnych powodów los dał mi prawo do wielu opóźnień, ale nie było łatwo. Julia Witulska, gram w spektaklu Islander Eilid. Ale nie tylko. Nie tylko, tam gram wiele, wiele postaci. Gram całe miasteczko praktycznie, gram Paula, który ma swojego krasnala, gram Bre, która jest też mieszkanką wyspy Kinan. Tak, wiele tego jest, sporo. Czy trudno w tak krótkim czasie przemieszczać się między tymi postaciami? Trochę tak, a trochę nie. Ponieważ wiadomo, że trzeba się jakoś wyzbyć tak naprawdę swojej jakiejś fizyczności, poszukać tych ciał innych i jakby szybkość zmieniania tego w ciele, żeby to było i żeby ta postać zaistniała, bo każda postać jest maksymalnie charakterystyczna, indywidualna i piękna, więc trzeba to mocno zaznaczyć, więc nie jest to proste. Jak wyglądała twoja praca przy tym musicalu? Ona była bardzo, bardzo intensywna. Dużo się działo. To był tak naprawdę mój debiut, ponieważ skończyłam szkołę, studium wokalno-aktorskie w Gdyni w marcu. Wybuchła pandemia, więc miałam długą przerwę. Potem udało mi się dostać tutaj do tego spektaklu, więc miałam bardzo intensywny początek, bardzo intensywny czas, ale to był dobry czas. Wiele się nauczyłam i jestem bardzo za niego wdzięczna. Gracie na scenie, śpiewacie na scenie i gracie też w sensie muzyki, tworzenia. Co to za urządzenie, które jest tutaj obok nas? To jest looper. To jest taki jakby ogromny dyktafon, za pomocą którego, jakby za pomocą techniki pętli, możemy zapętlać pewien fragment muzyczny, który nagramy wcześniej przez mikrofon. Dzięki temu, że to się zapętla, możemy tworzyć wiele warstw, ścieżek i po prostu tworzymy muzykę na bieżąco, a cappella, to jest cudowne. Muzykę i odgłosy. Twój ptak, jeżeli dobrze pamiętam, był rewelacyjny. Tak, nagrywamy mewy, nagrywamy szum morza, nagrywamy deszcz, więc wszystko, co istnieje w naturze i co działa maksymalnie na wyobraźnię. Katarzyna Domalewska. Grasz nie jedną postać. Kogo grasz? Gram Aran, babcię, mamę, Jenny i jeszcze kilka osób z miasteczka. Czy możesz powiedzieć, że którąś z tych postaci szczególnie polubiłaś? Mówiąc szczerze, szczególnie polubiłam mamę, ponieważ gdzieś jej emocje są mi bardzo bliskie. I też po prostu ja jestem starą duszą, więc dla mnie jest to szczera przyjemność tworzyć mamę. No babcia też jest super, bo babcia ma po prostu jajo ze wszystkiego i jest śmieszna i też lubię taka być. A musical, miałaś już styczność z produkcjami musicalowymi, tu jest bardzo, bardzo kameralnie. I szczerze mówiąc, naprawdę niezwykle się cieszę, że to wszystko tu się wydarzyło, że zrobiliśmy ten materiał, właśnie ten, kiedy usłyszałam w ogóle pierwszą wersję piosenek, która jest na Spotify'u, oryginalną wersję, to po prostu aż mi zapłonęły oczy i miałam ciary na całym ciele, naprawdę, po prostu to jest totalnie moja estetyka. Folk to jest totalnie moje i tak bardzo się cieszę, że mogłam pracować jeszcze z Looperem i jeszcze grać, i jeszcze tworzyć te wszystkie miliony postaci. A jak się czujesz jako prezenterka radiowa? No, oczywiście. Wybitnie. Wybitnie, ponieważ mamy wspaniałą dykcję. Kinan, Kinan, Kinan. FM. Gdybyś miała wybrać, na której wyspie chciałabyś zostać, to na tej swojej, czy jednak swojej przyjaciółki? Chciałabym, żeby te wyspy się połączyły. Chciałabym, żeby się połączyły, bo jednak obcowanie natury jest czymś dla nas wyzwalającym i kojącym. A jednak potrzebujemy tych lekarzy, tych nauczycieli, tych ludzi wokół siebie, więc marzę o tym, żeby jednak tak się złączyły, skleiły. Podsumowując, czemu warto zobaczyć ten musical? Jest to musical wielowątkowy.
każdy znajdzie tutaj dla siebie coś. Można się pośmiać, można popłakać, można się wzruszyć, można swoje przeżycia, emocje sobie przypomnieć. A do tego jest niezwykła warstwa muzyczna, naprawdę niezwykła. Dla mnie jest to, naprawdę jestem zaszczycona, że mogę to robić tutaj i że możemy pracować na luperze, to jest mega ciekawe i tworzymy te wszystkie ambienty. No to bardzo pobudza wyobraźnię i wszelkie bodźce stymuluje, więc naprawdę zapraszam serdecznie. Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy i scenograf przedstawienia Islander, czyli Wyspa. Skąd pan wziął ten piasek? Oj, piasek miał długą drogę, bo musieli ten piasek kupić, żeby to było jasne, że nigdzie go nie nazbieraliśmy, że piasek został przywieziony, ale jest to autentyczny morski piasek, którego mamy troszeczkę w zapasie i tak długo jak będziemy grali Islandera, to będziemy go wysypywać konsekwentnie. A w kilogramach ile tego jest? Zamówiliśmy niestety najmniejszą możliwą ilość takiego piasku, to było 25 ton, ale to nie jest wszystko, to jest tylko jedna tona, reszta jest schowana. Od strony scenograficznej jest bardzo surowo. Jest tak surowo jak podstawy i podwaliny tej opowieści. To znaczy jest to historia o ludziach, o emocjach. Ona dzieje się w zasadzie w kontakcie z morzem. Jest to wyspa. Wyspa jest metaforyczna. Ona jest tutaj potraktowana tylko, jeżeli chodzi o fakturę, o strukturę piasku. Także jako swego rodzaju tablica do pisania emocji. Można ten piasek pływać, można po nim rysować. Są tu pewne elementy, które być może morze wyrzuciło na brzeg. I to z takich prostych elementów, zupełnie autentycznych, bez drobiazgowych rekwizytów jest opowiedziana ta historia. Jak długo chciałby pan grać ten musical w Bydgoszczy? Będziemy go starali się grać oczywiście jak najdłużej. Oczywiście wszyscy zadajemy sobie w tej chwili pytanie, czy i kiedy i jak będzie można pokazywać go szerszej publiczności. Na to liczymy, że już być może wiosną, może wczesnym latem, a może i po wakacjach. Licencję mamy wykupioną na kilkadziesiąt spektakli. W związku z tym chcemy je wszystkie zagrać. Ponadto chcemy trochę pojeździć. Chcemy zaprezentować to przedstawienie jeszcze w kilku miejscach w Polsce. Myślimy również być może o udziału w różnego rodzaju festiwalach, jeżeli zostaniemy na nie zaproszeni, to z wielką radością oczywiście przyjmiemy takie zaproszenie, bo uważamy, że ten rodzaj musicalu jest wart pokazywania, dlatego że odwołuje się może wbrew takiej idei musicalu, który wszyscy rozumiemy, nie jest bardzo dosłowny, nie ma dużej orkiestry, są te emocje teatralne, on jest bardzo kameralny, tak jak nasz teatr jest kameralny, ale przede wszystkim są to fantastyczne wokalistki i aktorki i chcemy się po prostu tym pochwalić. Jest czym. Dziękuję uprzejmie. Teatr Kameralny prezentuje musical Wyspa w kameralnej sali Opery Nowa w Bydgoszczy, w której z powodu pandemicznych ograniczeń może usiąść nieco ponad 60 osób, jeśli dobrze policzyłem. W tej grupie można poczuć się niczym na zborze mieszkańców Kinan. Koniecznie wybierzcie się do Bydgoszczy i pamiętajcie, nie wychodźcie przed końcem spotkania. River water reaches the tide, abandons the shore. Rain clouds gather, sending it back to the land. Broken islands floating in time, meeting once more, new horizons, a future is born on the sand. Fragmenty muzyki z musicalu Wyspa wykorzystane w tym podcaście zostały użyte za zgodą autora muzyki Fina Andersona. Na koniec zajrzyjmy do Teatru Syrena w Warszawie. Oj, będzie się działo. Przy moim podcastowym mikrofonie Jacek Mikołajczyk. Próbujemy właśnie nowy musical. Trwają próby do Bitwy o Tron, czyli musicalowego talent show. To jest bardzo kontrowersyjny, mam nadzieję, projekt, ponieważ naszych historycznych królów elekcyjnych zapraszamy na scenę koncertową. Każdego z nich prosimy o zaśpiewanie wielkiego, fantastycznego, przebojowego numeru. O tym, który z nich zwycięży ten talent show królewski, historyczny, zadecyduje widownia. Ta widownia, która będzie siedziała i oglądała. Dokładnie ta widownia. Mamy przygotowanych 8 wersji zakończenia, ponieważ 8 królów zdecydowało się na start w naszym musicalowym talent show. To znaczy
My zdecydowaliśmy, ponieważ to jest musical autorski, kompozytorem i kierownikiem muzycznym jest Tomasz Filipczak. Ja napisałem libretto i reżyseruję. Mam takie wrażenie, zwłaszcza po musicalu Bem, że Teatr Syrena trochę tak prowokuje historią. Tu chcemy trochę sprowokować widzów, ale raczej tym, żeby przedstawić nasze teoretycznie dobrze znane postacie historyczne w sposób zaskakujący. To wynika trochę z pomysłu. Przecież talent show to jest widowisko. To jest widowisko, w którym każdy kandydat musi się zaprezentować z jak najlepszej strony. Więc każdy z naszych królów chce się również zaprezentować z jak najlepszej strony, a przecież wiemy, że niektórzy z nich geniuszami politycznymi nie byli i zapisali się nie najlepiej w historii, ale to oznacza, że przed nimi trudniejsze wyzwanie. Więc na pewno zaskoczymy widzów, niektórych królów mogą nie rozpoznać. Ale nie ze względu na stroje, które zapowiadają się niesamowicie. Czasami ze względu na stroje, czasami ze względu na płeć. Niektórych królów będą grały aktorki. To oczywiście zawsze ma drugie dno, więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tutaj świetna zabawa dla widzów. Dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego naszego spotkania, dodaj ten podcast do obserwowanych lub zasubskrybuj. Wszystkiego dobrego musicalowego. Do usłyszenia.